Tu rządzi progres, nie perfekcja. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym module projekt Progres, nie perfekcja, treści. Skoro treści to bardzo ważny temat, temat dla biznesu, dla osób przedsiębiorczych, które chcą przekazywać informacje, przekonywać odbiorców do swoich produktów i usług. Czyli Twoja oferta, jak przedstawiać Twoje produkty i usługi w treściach, w mediach społecznościowych, na Twoich profilach, kanałach. I o tym właśnie krótko i konkretnie przedstawię Tobie trzy punkty, które pomogą Tobie tworzyć oferty, które będą trafiały do serc Twoich odbiorców. Ale po kolei. Twoi odbiorcy logują się do mediów społecznościowych, otwierając smartfona i zerkają tam na Facebooka co chwila, Instagram lub inne platformy społecznościowe, dlatego że szukają tam rozrywki, informacji, inspiracji, kontaktu ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, komunikują się tam z nimi, również szukają tam newsów, wsparcia, ale uwaga, dowiadują się też w mediach społecznościowych o Twoich produktach i usługach, bo być może ktoś Cię może polecić i odwiedzą Twój profil, albo zobaczą Twoją reklamę. Wszystko zmierza do tego, że zarówno biznes, jak i osoby prywatne świetnie w mediach społecznościowych się czują, bo mają tam bardzo, bardzo dużo wartości. Ale często prowadząc gorące krzesła w mojej Akademii Smart Brand, kiedy analizuję Wasze profile, zauważam, że są takie dwie skrajne postawy w prezentowaniu właśnie swojej oferty. To znaczy pierwsza postawa, kiedy totalnie boimy się wspomnieć na profilu o ofercie, o tym, że chcemy komuś coś zaoferować, sprzedać, pokazać mu, że Ty tego potrzebujesz, skorzystaj, bo ja mam wiedzę, produkt, doświadczenie i naprawdę to Ci pomoże. Dzięki temu zaoszczędzisz czas lub pieniądze. Ale boimy się o tym mówić. Czyli ta pierwsza postawa, kiedy tak nieśmiało gdzieś tam wspominamy o tym, że może coś mamy, może skorzystasz. Druga postawa, oczywiście drugi biegun skrajna, kiedy tylko i wyłącznie sprzedajemy i mówimy kup teraz, kup, bo jest promocja, kup, 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 kup. Nie, w ten sposób do serc odbiorców nie trafimy. To znaczy za pierwszym razem być może jeszcze jest jakaś szansa, ale przez to, że jesteśmy tacy nieśmiali, inne komunikaty nas zagłuszą. Ważne jest, żeby nasze posty przedstawiające ofertę nie były tylko sprzedażowe, ale przedstawiały Twojemu odbiorcy korzyść, pokazywały mu problem, skłaniały, żeby zastanowił się, że faktycznie on się tak czuje, ma taki problem i jeżeli Ty masz rozwiązanie, to dlaczego nie skorzystać? Praktycznie przedstawiłam Ci całą procedurę, wszystkie trzy punkty, ale omówmy je teraz po kolei. Pierwszy punkt, zidentyfikuj problem i opisz go. Tu bardzo ważna jest znajomość Twojego klienta oraz bardzo ważne jest to, żeby wskazać konkretnie, w czym Twój produkt pomoże. Twój produkt lub usługa może pomagać na wiele problemów, ale fajnie w komunikacji albo je wypunktować, albo skupić się na jednym problemie. Dla przykładu, jeżeli w Akademii mamy firmę, która produkuje kosmetyki dla bardzo suchej skóry, ona będzie ten problem pokazywać, tak? Prezentować, że dla każdej osoby, która czuje dyskomfort w związku z tym, że ma wyjątkowo suchą skórę, często związane jest to z różnego rodzaju chorobami, oni mają konkretne rozwiązanie, bo się w tym specjalizują. Są ekspertami od kremów na bardzo suchą skórę. Ale nie będę tu opowiadać całości. Ważne jest, żeby pokazać Tobie mechanizm, żeby zaczepić się i zaszczepić w głowie naszego odbiorcy, na jaki problem my mamy rozwiązanie. I teraz ważne jest, żeby zastanowić się, komu oferujesz swój produkt i o czym on może pomyśleć, kiedy będzie chciał zakupić rozwiązanie. Czy być może pomyśli o tym, rozmawiając ze swoim dzieckiem, które mówi, że śmiertelnie nudzi się na zajęciach z angielskiego w szkole językowej, do której chodzi popołudniami? Pomyślisz sobie wtedy, że być może trzeba zmienić placówkę? I to może być Twój haczyk. Czyli jeżeli Ty oferujesz takie zajęcia, możesz napisać, czy Twoje dziecko jest znudzone, przez co nie przyswaja tej wiedzy tak szybko, bo jego mózg odpływa na zajęciach, zamiast skupić się na tym i w formie zabawy przyswajać nowe słówka i zwroty. To bardzo, bardzo ważne. Każdy z nas powinien znać doskonale naszego klienta. Powinniśmy nasłuchiwać
jakie problemy mają i te problemy zamieniać w naszych treściach jako pierwszą część naszej treści, naszego posta, naszego wideo, naszego live'a, naszej właśnie transmisji na żywo, na pokazaniu problemu. I w związku z tym dochodzimy do punktu drugiego. Czas na punkt drugi, czyli pokaż to Twoje rozwiązanie. Zaprezentuj je. Opowiedz o jego korzyściach. To jest też miejsce, kiedy możesz wspomnieć o cechach tego produktu, o opakowaniu, o wygodzie użytkowania, o dostępie, o tym, jak długo z niego możesz korzystać. Być może nawet o cenie, o tym, czym się różni od konkurencji. Od problemu przeprowadzasz Twojego odbiorcę do tego, że mam doskonałe rozwiązanie. I zaprezentuj to rozwiązanie. To nie jest trudne, a jednak tak mało osób to wykorzystuje. Punkt trzeci naszej komunikacji to nic innego jak pokazanie historii z sukcesem. To jest ten punkt, kiedy możesz wykorzystać opinie, rekomendacje, słowa Twoich zadowolonych klientów. Warto o tym pomyśleć, że odbiorca, kiedy chce upewnić się w swoim wyborze, większą uwagę zwróci na to, czy masz na profilu jakieś opinie, czy w Twoich treściach są jakieś cytaty, wypowiedzi, być może nawet nagrania zadowolonych klientów i Ty możesz również w tej treści to przytoczyć. I teraz na koniec, bo zbliżamy się powoli do końca, bo tak naprawdę czas, żeby usiąść i żeby każdy z Was, żebyś Ty przeanalizował i problemy, i rozwiązanie, jak możesz zaprezentować, i historię sukcesu, i Twoje rekomendacje i opinie, żeby każdy zastanowił się i opisał to, ale pamiętaj, że możesz też zrobić w oddzielnych postach, czyli możesz to wszystko zebrać w jeden materiał, a możesz to też rozbić na serię postów, które będą wprowadzały, przeprowadzały tego Twojego odbiorcę przez te punkty styku. Gdzie te treści mogą być wykorzystane? To bardzo ważne, żeby oczywiście w mediach społecznościowych umiejętnie te treści eksponować, nie bać się mówić o swojej ofercie. Tak jak wspomniałam, ważne są proporcje, czyli na Twoich mediach społecznościowych powinno być 70-60% treści z wartością i 30-40% mówiące o Twoich produktach i usługach. Natomiast niektórzy mówią mniej, tutaj jeszcze tak wtrącę, że 20-10. Ja już zaczynam trochę pokazywać więcej tego kawałka tortu dla Twoich produktów i usług, bo możemy wspominać o tym na różny sposób, nie zawsze sprzedając. Jeżeli tylko i wyłącznie chcesz sprzedawać, to tych treści troszkę mniej, ale to też zależy od branży. Natomiast do czego chcę jeszcze nawiązać? Twoja komunikacja online to nie tylko media społecznościowe. Ten schemat, czyli podsumujmy, te trzy punkty. Zahaczenie o problem, o emocje związane z tym problemem. Pokazanie, że Ty masz rozwiązanie i że Twoje rozwiązanie jest świetne. Jakie ma cechy, korzyści, czym się różni od innych. I trzeci punkt, zaprezentuj historię z sukcesem. Uwiarygodnij ten Twój produkt. Ten schemat możesz również wykorzystać w reklamie, w newsletterze, w artykułach na Twoich stronach internetowych, na różnego rodzaju też materiałach drukowanych, takich jak ulotki, czy reklamy w prasie. Myślę, że to bardzo prosta ścieżka, która odmienia trochę nasze myślenie, ale bardzo skuteczna, żeby trafić właśnie do serc naszych odbiorców. Ten sposób komunikacji będzie budował większe zaufanie pomiędzy Tobą a odbiorcami. W kolejnych materiałach w tym module zobaczysz, jak my tworzymy różnego rodzaju materiały, które wspomagają naszą komunikację. Grafiki, treści, to wszystko obejrzyj i zastosuj, zaplanuj w swojej komunikacji. Możesz do tego wykorzystać planer, polecam Wam go serdecznie, ale możesz też zaplanować to w swoich narzędziach. Ważne, żeby po obejrzeniu tego modułu Twoja głowa zaczęła wytwarzać setki nowych pomysłów na Twoje treści. Trzymam kciuki i do zobaczenia.